Dzień dobry, z tej strony Mejos. Witam w kolejnym odcinku z naszej serii Rektorat Dubrownicki. Cały czas przygotowujemy się do wojny z Chorwacją. Problem jest tylko taki, że Węgry nie bardzo pałają się nam pomóc, mimo że mamy punkty fejworu. Oni by najbardziej chcieli jakąś ziemię dla siebie. I nawet jeżeli uzbierałbym 20 punktów, żeby wydać najpierw 10, żeby ich przygotować do wojny, to i tak daje tylko 10 pozytywnych powodów. Czyli dalej byłbym na 0, więc dalej by się nie chcieli dołączyć na fejwory. Trochę to denerwujące. Wow. Ile wydajemy na walkę z korupcją? To mnie zastanawia. 0,4 dukata. Całkiem dużo. W przyszłym roku mogę zacząć nawracać tą prowincję. A później będzie musiał minąć jeszcze 12 lat. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Chorwacja fabrykuje klejmy na nas. O ty, niegrzeczny. No dobrze, jeżeli on wypowie wojnę mi, to Węgry się opowiedzą jako włączą do defensywnej wojny. Właśnie, Saksonie, jak tam? Nasza propozycja sojuszu? Pokoju, Boże. Spoko, 50 admin punktów. 2 inflacji, to jeszcze nie jest nic poważnego. Niekorzystne eventy zaczynają się dopiero, kiedy mamy 5 albo więcej inflacji. O inflacji mowa. Teraz mamy 4 inflacji. Ej. Wow, Siena zjadła Tuskanię razem z papieżem. Okej, dobra, nawracamy Zetę. Za wszelką cenę muszę utrzymać sojusz z Węgrami, bo to jest to, co utrzymuje mnie przy życiu. Przydałby się też sojusz z Austrią, ale to jest raczej wykonalne, przynajmniej na razie. Nowa kawaleria i nowe działa na kolejnej technologii lądowej. Nowogrod wypowiedział wojnę o niepodległość Danii. A? Okej. Okay. Dania już wchłonęła Norwegię. Szwecja jest jeszcze w Unii Personalnej? Jest. The fuck? Była nam powstanie Skandynawia z Danii w tym let's playu. Coś rzadko spotykanego. Jak tam ten sojusz? 31 na 32. Jeden na minusie. Serio? Anglia na pewno nie będzie chciała sojuszu, bo raz jesteśmy w cholerę daleko. Czechy nie chcą sojuszy, bo jesteśmy w sojuszu z Węgrami, a oni się nie lubią. A papież nie chce sojuszu, bo...
Bo nie jesteśmy tej samej religii, co on. No trudno. Wybory. Zatrzymujemy naszego obecnego kandydata. Morale armii plus 10%. Czy nowa kawaleria? Ciężki wybór, ale... Dobra, bierzemy morale. Poczekamy trochę dłużej na jednostki. O! I odblokował się nam trzeci dyplomata dzięki temu. Nice. Znowu inflacja. Nie ma sprawy. Nadal mam mniej niż 5 inflacji. Boże, nasze zarobki. 0,19. A przez tego misjonarza. Ile nas kosztuje utrzymanie misjonarza? 0,58. Wow, Austria się wymienia mapami ze wszystkimi dookoła. Może my też spróbujemy? O, umarł. O Boże, 55-latek. Nie potrafimy wylosować młodego kandydata na naszego rektora. No. Dlaczego? Trzech wolnych dyplomatów. Co tu robić? Technologia? Efektywność produkcji, spoko. O, i dyplomatyczna też od razu. Nowe duże statki, nowe handlowe statki. Ale za to też droższe statki w utrzymaniu. Zasięg kolonialny, to się przyda. Jak Saksonia nie zmienili zdania? Nie. Dobra, ile by kosztowało ulepszenie naszej floty? 146. Okej, czyli zbieramy. No, kończ nawracać. Hit. Od razu mniej będziemy wydawać na walkę z korupcją. I za 8 lat będę to mógł nawrócić? Tak. Merchant Suffering. 10 Diplo Power. Spoko. No. Form Croatia. Co muszę mieć? Dalmację, Zagreb, Varaszat, Slavonię i Lykę. Lykę, Zagreb. Slavonię, Varaszat. Aha, czyli tutaj. No dobra. Hmm.
poprawmy sobie relacje ze wszystkimi ludźmi, którzy podążają tą samą wiarą co my. Może ktoś będzie chciał sojusz. Węgry się tłuką z Polską po raz kolejny, o co zaś chodzi? No. Hungarian Conquest of Nowy Sącz, czyli Węgry chcą Nowy Sącz od Polski. Ciekawe. Wzięły już Morawię od Czech. O, wow. Węgry mają po swojej stronie Austrię? Czy Austria ma osobną wojnę z Polską? Nie, mają po swojej stronie Austrię. O, wow, Polska. Austria, Węgry i Milan. Przeciwko Polsce i Litwie. Powodzenia, Polsko. O, ostatni bonus kościoła. No to co, bierzemy morale armii i morale floty. To ile teraz mamy morale? Wcześniej mieliśmy 3-0. Mieliśmy 10% z idei i teraz 5%, czyli prawie 3,5. No. Czyli mamy o pół punkta morale więcej niż Chorwacja, biorąc pod uwagę, jeżeli oni nie mają tych samych tradycji itp. itd. Unrest. Nie, chyba poczekać na nową kawalerię i nowe działa. W tym wypadku. Morale, 10% morale armii było kuszące, więc je wzięłem przed technologią i przed nowymi jednostkami. Ale Unrest nie jest aż tak potrzebny, zwłaszcza że mamy minus 3,5. Stracimy plemię na Rasce, spoko. Niedługo go odzyskamy. Jeszcze 30 dukatów i możemy ulepszać flotę. No. Tak nie zatrzymuje tego gościa, prawda? Prawda. Więc zużyjemy Republican Tradition, a ulepszymy flotę trochę szybciej. Do portu. Stoimy od 55 minut. O. Ulepsz statki. Bardzo dobrze. I teraz zużywamy 7 marynarzy co miesiąc, żeby naprawiać nasze statki. A potrzebujemy jeszcze 242. Także... O, elekcja. No, na pewno nie zatrzymujemy tego 60-latka. Weźmy może biurokratę? Nie, o. Tylko militarnie jesteśmy do tyłu. Będziemy, bo mamy ideę militarną. Więc military kandydat. Bo jeszcze starszy niż poprzedni. Wow, ale za to niezły generał. Okej, wracaj od Serbii. Robimy claima, którego straciliśmy. Do kiedy mamy ostrzeżenie od otomanów? 35. Dokładnie sierpień 35. Czy ty masz jakichś sojuszników? Nie. Jak uda nam się wypowiedzieć wojnę pomiędzy ostrzeżeniami od otomanów, to zyskamy 3 kolejne prowincje, a zwłaszcza złoto z Kosowa. I nasza inflacja zacznie rosnąć. Tylko on wszędzie ma prowincje, które dają bonusy do obrony. Czyli musiałbym mu pozwolić przyjść do mnie. W
Bo dałoby też zbudować fort w Trabuni, żeby wszystkie nasze prowincje się odbijały same, jeżeli ktoś nie podbije centrum naszej centralnej prowincji. A na fort potrzeba jest 187. Chorwacja jest w trakcie wojny? Nie. Pewnie miał bunt, którego nie widziałem. Dobra. Czemu nie poprawisz relacji z Luksemburgiem? Trier by chciał sojusz. Okej. Ciekawe. Spróbujemy jeszcze z Saksonią. Tysiące manpowera. Spoko. Aha. Anglia już jest całkowicie nawrócona. O, prawie. Dwóch prowincji mu brakuje. Milan? Milan jest katolicki. Wow, Węgry, 30k wojska. Wow, Węgry, zjadłeś pół Polski. I Mołdawia jest wolna. Już nie jest tą marchią od Polski. I ma sojusz z Moskwą. What the fuck? Moskwa. Okej. Okay. Zaczynają nam tu powstawać niebezpieczne siły. Zwłaszcza Węgry i Moskwa. Teutoni Gorder też jest bliski zrobienia Prusów. No i Otomani. My God. Jebaka, krzyżacy Węgry. Jeszcze mają sojusz ze sobą, prawda? No ba. Węgry, Austria i krzyżacy. Trójkąt siły w Europie. Bedo Prusy. No bedo. Luksemburg też by chciał sojusz. Ale czy ja chcę sojusz z Luksemburgiem? To jest pytanie. Chciałbym sojusz z Anglią, ale to jest raczej niewykonalne. O, nowa kawaleria. I nowe działa. Aha. Czyli... upgrade we wszystkim, tylko nie w ofensywnym szoku. Nieźle. A co do dział? To w końcu mamy... aha, defensywny morale i defensywny fire. No dobra, pedero. Pięć Republican Tradition. Chyba wezmę punkty. Mamy wysoką Republican Tradition. No i tracimy znowu całe zarobki z Konstantynopola, tak? O Boże. Zarabiamy grosze, to jest niesamowite. W jaki sposób nasza ekonomia jeszcze się utrzymuje. Wypadałoby wydać chyba trochę punktów na development w prowincji. No, zwłaszcza, że jesteśmy na czas z obiema technologiami. Dobra. 30 developmentu mamy w kapitolu. Siedem trade powera z tej jednej prowincji. Wow. 1000 żeglarzy, wow. Maksimum mam 1281. Fajnie. Dobra, statki się już naprawiły, więc wracajcie patrolować handel.
Może z mojej osali z Chorwacji? No taki mam zamiar. Ale najpierw bym chciał zaatakować Serbię, bo Serbia nie ma żadnych sojuszników, więc raczej będę w stanie go pokonać. Zwłaszcza, że mam miejsce na kolejną jednostkę. Ile kosztuje utrzymanie działa? 0,6 miesięcznie. Stać nas. Oho. 6,2,2. Więc będziemy mieli przewagę kawalerii i dział nad jego armią. Ścieło. To odśwież. Okej. Okay. Mamy 2 stycznia 35. Nasze ostrzeżenie wygasa w sierpniu, okej. Okay. Elekcja. Wow, 60-latek. Nie. Weźmy może dyplomatę. 59. Kro, serio? Nie mogę dostać jakiegoś młodego kandydata. Ha, patrzcie, ja doszkoliłem ludzi, to Serbia też doszkoliła ludzi. Kolejny statek mogę też zwodować. Więc może kolejny kupiecki? A, nie stać mnie. Okej, okay, jest August. Nasze ostrzeżenie znikło. Pięknie. Chociaż dalej pokazuje, że niby Otomani wejdą do nas do wojny, mimo że nie jesteśmy już. Nie mamy ostrzeżenia do Otomanu. Zrobię save'a i to przetestuję. No będziemy się bić o Raskę na przykład. Pytanie, czy ja go chcę atakować w górach. Może niekoniecznie. No i Otomanie się nie dołączyli. I dobrze. Najmujesz ludzi, co? Dobra, w takim razie my podnosimy Vortaxy i 2 najemników poproszę. No, stać mi na jednego na razie. Jeszcze jeden oddział najemników. No, dalej. O, serio? Mam 16,06. Zamiast 16,9. No. On też cały czas szkoli więcej ludzi. Okej, okay, poszedł na... las. Więc my się przejdziemy na jego stolicę i zaczniemy ją podbijać. On naszą stolicę będzie podbijać o wiele dłużej niż my jego, bo nasza stolica ma dostęp do morza, więc będzie się bronić dłużej. On zaczyna z minus 49. My zaczęliśmy z minus 14 czy z minus 28.
merkantylizm, zapałę w Aleksandrii, albo efektywność handlu za merkantylizm. Nie no, bierzemy merkantylizm. Z Aleksandrii i tak mamy 2 grosze, nie? Rubiolo w góry. Aj. O, miło mi. Kolejne 2 inflacji. Może zbijmy tą inflację. Trochę, chociaż. No, mogę zacząć nawracać trawę? Nie. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Na razie. Widać, żeby się nie okazało, że on podbije moją stolicę szybciej niż jego. No. Ma 5000 kawalerii, cwaniak. Dobra, jego stolica padła. Moja stolica też niedługo padnie, więc trzeba go iść zaatakować. Z tych z ankiety krajów, w którym bym zagrał, jakbym sam wybierał, chyba Hamburgiem. Jeżeli chciałbym się skupić po prostu na samym handlu. Miejmy nadzieję, że nie podbije nam stolicy. Ech, dobra. Bronimy się? Bronimy się. Bardzo dobrze. No i tak on ma od cholery kawalerii, więc może się to dla nas skończyć nieprzyjemnie. No właśnie. Czy on ma siege? Nie. W jaki sposób on tak szybko odbija ten swój kapitol? Dobra. Skoro tak, no to pożyczka. I tworzymy kawalerię. Widać, że to ta kawaleria aż tak mu pomaga. Czerpanie wojną, co? Dobra, zbijmy to raz. Kolejna pożyczka. Brawo. Czemu nie patrolujesz handlu? Zaatakujesz mnie? To ciekawe. Wow. Wygram czy przegram? Przegram, oczywiście. Ja pierdzielę. Okej. W takim razie... wczytujemy save'a. Gdzie to było? W następnym odcinku zaczynamy tą wojnę z... Serbią? Serbią. Od początku, bo coś najwyraźniej skiepściłem. Także dzięki za uwagę, sorry za zmarnowany odcinek i na razie.